Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro, witam Państwa w programie Kętrzyn Flash, a oto co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Kętrzyn z własnym ośrodkiem wypoczynkowym. Maryla Rodowicz wystąpiła w amfiteatrze. Pierwszy ligowy punkt piłkarzy granicy. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Burmistrz miasta Kętrzyn zaprasza na uroczystość upamiętniającą 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września o godzinie 18 w Bazylice Świętego Jerzego odbędzie się msza święta, po której nastąpi przemarsz na plac Armii Krajowej i złożenie kwiatów pod pomnikiem w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom obrońcom ojczyzny 1939-1956. Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem w miejscowości Przysnaj znajdzie się pod opieką Kętrzyna. W przetargu ogłoszonym przez władze Węgorzewa zwyciężyła Kętrzyńska Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, otrzymując dzierżawą na 20 lat. Roczny czynsz będzie wynosił zaledwie 6,5 tysiąca złotych. Oficjalne podpisanie umowy nastąpi 1 września i od razu ruszą pierwsze prace porządkowe. Uruchomienie ośrodka planowane jest na maj 2016 roku. Jak zapewnia prezes spółki, dzierżawa nie wpłynie na wzrost cen wody w Kętrzynie, a z obiektu będą mogły korzystać nie tylko miejskie instytucje czy szkoły, ale również mieszkańcy naszego miasta i turyści. Roszad we władzach powiatu kętrzyńskiego ciąg dalszy. Podczas sesji Rady Powiatu 26 sierpnia powołano nową komisję rewizyjną w składzie osobowym Zbigniew Chomza, Teresa Prokop, Stefania Siewruk-Welens. Ta ostatnia została również przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury, zastępując Anetę Pietrzyk-Hornicką. Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli został Zbigniew Chomza w miejsce odwołanego Hansi Jurgena Maleckiego. Przypomnijmy, że już wcześniej zaszły zmiany w zarządzie powiatu. Nowym wicestarostą w miejsce Sławomira Jarosika został Michał Krasiński. Nowym przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady zostali Łukasz Wiśniewski i Zbigniew Olenkowicz, zastępując odpowiednio Dariusza Popławskiego i Dagmarę Iwaniuk. Drugiego sierpnia w kętrzyńskim amfiteatrze z okazji 20-lecia firmy MTI Furni Nowa Polska wystąpiła Maryla Rodowicz. Pierwsza dama polskiej sceny muzycznej zaprezentowała przed publicznością swoje największe przeboje, wprawiając w nastrój dobrej zabawy młodszych i starszych fanów swojej twórczości. Tyle lat na scenie, tyle koncertów, a tryska Pani entuzjazmem większym niż jedna dwudziestolatka. Skąd energia, skąd ta siła? To właściwie w momencie, kiedy wychodzę na scenę, to się jakoś... Zobaczę publiczność, zobaczę, nie wiem, usłyszę entuzjazm, brawa, to wtedy mogę zrobić wszystko. Wtedy nie ma zmęczenia i gramy. Kętrzyński Wieczór Kabaretowy już na stałe wpisał się w kalendarz miejskich imprez. 23 sierpnia na scenie amfiteatru publiczność rozbawiały kabarety Świerszczy, Chrząszczy, Zachodni oraz Pod Wyrwi Groszem. W
Polacy są wyjątkowym narodem i Polacy lubią się bardzo śmiać, co zresztą widać po tym, jak chodzą na kabaretony. Gdyby nie chcieli się śmiać, to by na nie nie chodzili. Mogą wydać ostatnie pieniądze, żeby pójść na ten kabareton. Więc myślę, że lubią się śmiać, śmieją się i może ten rodzaj humoru jest trochę inny niż w innych krajach, bo rzeczywiście kabaret to jest jako w tej formie, w której występuje w Polsce, jest chyba wyjątkowy. My kiedyś chcieliśmy stworzyć, Łukasz wymyślił, że zrobi festiwal kabaretów z różnych państw. Okazuje się, że nie ma. Tam króluje stand-up, jakieś inne formy, natomiast taki stricte kabaret, to w zasadzie chyba tylko w Polsce jest ten taki rodzaj kabaretu. Ludzie chodzą, śmieją się, więc pewnie lubią i umieją. Zbieramy krew dla Polski to hasło akcji, która odbyła się 22 sierpnia w Kętrzynie na parkingu przy sklepie Intermarché. Inicjatorami była sieć Intermarché i Bricomarché oraz Polski Czerwony Krzyż. Jest to ogólnopolska akcja Zbieramy krew dla Polski. W tą akcję, organizatorem tej akcji jest Polski Czerwony Krzyż i sieć sklepów Intermarché i Bricomarché. Tego dnia krwiobóz przyjechał na parking Intermarché i od godziny 10 rozpoczęło się pobieranie krwi. Na początku nie było aż tak dużo krwiodawców, dopiero po jakimś czasie krwiodawcy zaczęli przychodzić, zaczęli oddawać krew. Wynik tej inicjatywy to prawie 30 krwiodawców i ponad 10 litrów zebranej krwi. Wydarzeniu towarzyszyły między innymi konkursy dla dzieci, pokazy pierwszej pomocy czy prezentacja sprzętu strażackiego. Bo uważam, że tak trzeba, że krew ratuje życie i także może kiedyś będzie dla mnie potrzebna, prawda? Także dlatego trzeba oddać niestety. Taki jest obowiązek Polaka, bynajmniej Polaka. Swój pierwszy ligowy punkt w rozgrywkach trzeciej ligi zdobyli piłkarze Granicy Kętrzyn. 22 sierpnia na stadionie przy ulicy Bydgoskiej w meczu z Wisłą Szczuczyn padł remis 1-1. Bramkę dla naszej drużyny zdobył w 32 minucie Paweł Aleksandrowicz. Wisła jest bardzo solidnym zespołem, wygląda bardzo solidnie. Kadrowo również prezentuje się bardzo dobrze, jak widać. Byłem ciekaw, jak zespół wygląda i myślę, że jeszcze nie jednym punktem odbierze, także tutaj nie wstyd było zremisować, aczkolwiek no, mój zespół dzisiaj wyglądał trochę gorzej, bo pierwsza połowa taka była ospała i przespana przez nas. W drugiej połowie zagraliśmy trochę bardziej może konsekwentnie i bardziej odważnie w ofensywie. I te parę sytuacji, które wydawałoby się, że mogliśmy lepiej rozegrać, lepiej wykończyć, lepiej rozprowadzić. I myślę, że byśmy byli zadowoleni z 3 punktów, no ale trudno, jak się nie potrafi wygrać, trzeba przynajmniej zremisować. Także ten punkt jest pocieszający. Niestety tego wyniku nie udało się powtórzyć 26 sierpnia w Elblągu, gdzie Granica przegrała z dotychczasowym wiceliderem miejscową Olimpią 0-3. Miniony weekend obfitował w szereg atrakcji sportowych. Na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego Kętrzynianka odbył się turniej siatkówki plażowej par mieszanych w ramach trzecich otwartych mistrzostw Kętrzyna w siatkówce plażowej. Najlepszą parą okazali się olsztynianie Magda Prusik i Paweł Borkowski. Na drugim miejscu uplasowała się para z Dobrego Miasta Zuzanna Łączkowska i Piotr Domicz, a para Magda Kobylańska i Jarosław Urban z Kętrzyna zajęła trzecie miejsce. Spotykam się na kolejnym turnieju siatkówki plażowej z cyklu siatkówka plażowa w Kętrzynie. Od kilku lat bawimy się w siatkówkę. Cieszę się bardzo, że jest tak popularna, że przyjeżdża tyle młodzieży. Kętrzyniacy jak najbardziej, ale fajnie, że Olsztyn, Ołk, Bartoszyce, w ogóle zawodnicy z całego województwa. Dzisiaj spotykamy się na turnieju siatkówki plażowej kategoria mixty. Mamy 9 par z Ełku, z Dobrego Miasta, z Kętrzyna, z Olsztyna. Jest to ostatni turniej z tego cyklu. Zaczęliśmy od turnieju męskiego, gdzie też cieszył się dużym powodzeniem, było też sporo par, bodajże o ile pamiętam to bodajże 10. Następny turniej to była siatkówka plażowa kobiet, no i dzisiaj właśnie mixty.
tym samym czasie do rozgrywek stanęli również koszykarze, rywalizując w męskim turnieju Summer Ball. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym roku zaplanował kilka imprez właśnie tutaj na obiekcie Kętrzynianka. No i jedną z imprez jest właśnie turniej streetballowy. Czy to jest pierwsza edycja? No tego turnieju akurat Summer Streetball tak, ale już tutaj odbywały się dwie edycje mojego turnieju ogólnopolskiego Kętrzyński Niedźwiadek. Także nawierzchnia znana, no troszeczkę ubolewamy, bo troszeczkę jest ślisko, no ale jak widać znaleźli się chętni. Mamy dzisiaj 8 zespołów, poprzyjeżdżali zawodnicy z Suwałk, z Giżycka, także oprócz miejscowych zespołów mamy także zespoły przyjezdne. Dziewiątego sierpnia o godzinie 21 w amfiteatrze będzie można obejrzeć film Wkręceni 2 oraz wziąć udział w konkursach o tematyce filmowej. 30 sierpnia o godzinie 16 w amfiteatrze odbędzie się piknik rodzinny. Na scenie wystąpią Teatr pod Orzełkiem, Aleksandra Degórska, Klaudia Bylińska oraz zespół Be Free. 3 września o godzinie 18 w Kinie Gwiazda będzie można obejrzeć film Odnaleźć Mazury. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Ósmego sierpnia o godzinie 20 w Kętrzyńskim Amfiteatrze wystąpią Donatan i Cleo oraz Bob One i Bas Taipan. Wstęp 15 zł. 10 września o godzinie 18 w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury odbędzie się spektakl. Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę. Wystąpią aktorzy Olsztyńskiego Teatru imienia Stefana Jaracza. Wstęp 20 zł. Bilety na wszystkie wspomniane imprezy do nabycia w kasie Kina Gwiazda codziennie od godziny 14 do 21. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w Kinie Gwiazda. W repertuarze na najbliższy tydzień można znaleźć takie tytuły jak Barbie Rokowa Księżniczka, Fantastyczna Czwórka oraz Sinister 2. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. Dziewiątego sierpnia o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Bydgoskiej w ramach rozgrywek trzeciej ligi piłki nożnej Granica Kętrzyn zmierzy się ze Zniczem Biała Piska. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę.